Mamy tradycyjnie, że zaczynamy 21:05, jak 20:02, 12:02, więc zaczekamy 10 miejsc jeszcze, jeszcze. 10 miejsc, kochani. Tak, jeszcze minutkę. Ja mam pytanie do nowych osób, które już też słuchają treningu. Jak macie odwagę, podzielcie się tutaj, macie tą okazję z nami. My jesteśmy też bardzo, ale to bardzo ciekawi, jak ta wiedza Wam, kochani, się podoba, co się tam u Was zadziewa. Jeżeli gdzieś jest troszkę mało odwagi, to piszcie w komentarzach, słuchajcie. Z przyjemnością po prostu przeczytamy. Ja już tak patrzę. I napiszcie, na której płycie już jesteście. Dobrze? Którą słuchacie? I które, o, słowa największe wrażenie wywarły na Was? Co z tej wiedzy rzeczywiście zrobiło u Was wow? Proszę, no na piątej. To pierwsze pięć to podstawa, kochani. Pierwsze pięć to podstawa. Mega ważna. Super, iPhone. iPhone to kto to jest? Nowa. Andrzej, tak? Dobrze? Andrzej, iPhone, ok. Piszcie, piszcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej. Małgorzata z Sary, super. To tam można poprawić? Czy Małgorzata potrafisz sobie sama poprawić, żeby zmienić imię? Ewentualnie pomożemy. Dobrze, kochani, 20:06. Słuchajcie, ja może zacznę i za chwilę będziemy tak przekazywać po szóstej płycie. Super! To Małgorzata, jak jesteś po szóstej płycie, a rzeczywiście no, jest dla ciebie wartością, to koniecznie, koniecznie do Sary się tam uda i powiedz: Sara, pokaż mi, co ma dla mnie jeszcze Instytut Rozwoju, bo mamy tak dużo, kochani, tak dużo, żeby życzyć, życie zmieniło się na lepsze, ale też, żeby było ekscytującą przygodą, bo dlaczego nie każdy z nas na to po prostu zasługuje. A ta wiedza, jak zdążyliście zauważyć, jest fenomenalna. Dlaczego? Dlatego, że zmienia tak naprawdę nas od środka, daje nam taką siłę, pewność, odwagę, że chce nam się chcieć. I powiem tak, może moją przygodę, kiedy ja pierwszy raz słuchałam ten trening, to powiem wam, który moment sprawił, że rzeczywiście moje życie się tak diametralnie zmieniło, moje myślenie się zmieniło i blokady gdzieś poszły sobie w siną dal. Prawo przyciągania poznałam 2 lata temu. Film Sekret oglądałam, już zawsze mówię, że ponad 60 razy, słuchajcie. Ale nie rozumiałam ni w ząb, o co kaman z tym właśnie prawem przyciągania, ale najbardziej. Teraz tylko nie pamiętam, słuchajcie, czy to jest do szóstej płyty, ale obawiam się, że to jest chyba dalej, ale podzielę się z wami tym jednym szczegółem. Kiedy osoba z treningu mówi, że wszystko, co chcemy, to jest poza radarem, czyli jest radar. My się skupiamy na tym, co jest tu, a tutaj tak naprawdę nic się nie dzieje. Człowiek ma kredyty, nie wie, jak ma spłacić, nie wie, jak wyjdzie z tego. I tu nic tutaj, jak pytamy, to nie dostaniemy żadnej odpowiedzi. I właśnie prawo przyciągania działa, że wszystko jest poza radarem. Nieważne jak, nieważne kiedy, ale wszystko tam się materializuje. I cały ten trening właśnie jest pokazaniem nam, jak zmaterializować to, co tam jest, niewidzialne dla nas, gdzie my nie widzimy. I słuchajcie, ja tak działałam przez całe życie, choć nie wiedziałam, że to jest prawo przyciągania. I ten dom, w którym mieszkam, też sobie tam przyciągnęłam. Pracę w szkole sobie przyciągnęłam i wiele, wiele rzeczy innych, słuchajcie. I ten instytut też sobie przyciągnęłam, słuchajcie, tak samo. I powiem wam, że ten trening sprawił, że ja uwierzyłam i dzisiaj autentycznie
Już też kreuje swoją rzeczywistość, jeszcze z trudnością. Jeszcze jest ta świadoma kompetencja. To znaczy myślę i nad tym pracuję, żeby wytworzyć to. Czyli jakoś jeszcze jest ten wysiłek taki, ale tu my wszyscy pracujemy, by być w tej nieświadomej kompetencji. Tak jak ci ludzie ze stowarzyszenia. Kto by się chciał podzielić? Mikołaj, jak na ciebie działa ta wiedza? Moja przygoda w sumie zaczęła się tak, że też sobie przyciągnąłem instytut. Na początku, jak się spotkałem z postem, bo Piotr mnie zaprosił, Andrzejewski, to mówię, olałem to. I po pewnym czasie znowu widzę ten post, mówię, napiszę, ciekawe co tam jest. No bo jak to człowiek ma ograniczenia i tak dalej, to myśli sobie, o, to jakaś bujda, coś takiego, stare ścieżki neuronowe się odzywają, nie? No i napisałem, zacząłem słuchać. Mówię, kurde, bardzo ciekawe, muszę to sprawdzić, nie? I ja już wcześniej działałem z prawem przyciągania i ogólnie zaczęła się moja przygoda tak, że od medytacji. Miałem swoją nauczycielkę medytacji, która też się pojawiła. No i tak pracowałem z prawem przyciągania. Świadomych efektów nie do końca miałem. Raz miałem, raz nie. No ale teraz widzę, że i tak wszystko jest możliwe. I bardzo cieszę się, że dołączyłem i nie żałuję każdej chwili, którą tu spędzam i spędzę. Dziś oglądałem warsztaty z trenerką certyfikowaną od nas EFT i jutro zrobię to ponownie i zrobię sobie notatki i lecimy. Dziękuję. Ja też dziękuję za to, że się podzieliłeś. Powiem wam, Mikołaj mówi o trenerce, ponieważ mamy bardzo dużo takich, wiecie, przekonań i kiedy wchodzimy w rozwój osobisty i poszerzamy, to wiecie, jest niewygodnie. Te stare ścieżki nie chcą nas opuścić, słuchajcie, one tak męczą, rozumiecie? One męczą, one tak nas trzymają przy tym starym i no, czujemy stres wtedy, niewygodę. I właśnie ta trenerka, słuchajcie, robi takie opukiwania, gdzie puszczają, po prostu puszczają. I wtedy ten rozwój osobisty, uwierzcie mi, on przechodzi łagodnie, dlatego że pozbywamy się tych starych łączeń i to jest niewiarygodne, jak szybko można rzeczywiście pozbyć się starych ścieżek, kiedy robimy pewne rzeczy, ale nie tylko, słuchajcie, opukiwania, ale praca z energią, słuchajcie, to jest kolejne, co tutaj jest cudownego, gdzie nas to wspiera. Kto by jeszcze chciał się tutaj podzielić? Ja bym chciała. Dara, proszę. Tak, witajcie, witajcie. Ja tutaj dołączyłam w sumie do Instytutu Rozwoju w październiku. W sumie koniec września otrzymałam płyty i po prostu zaczęły dziać się cuda, bo ja już od 6 lat zajmuję się rozwojem osobistym, tutaj głównie też branżą networku, tak, tutaj MLM. I tak 6 lat, wiecie co, szukałam wiedzy, dlaczego ja nie mogę nigdzie ruszyć z miejsca. Byłam w jednym MLM, byłam w drugim, w trzecim, czwartym, aż doszłam do 8. I po prostu siedziałam, wiecie co, i się zastanawiałam, no kiedy przyjdzie do mnie ta wiedza, bo w tamtym roku też byłam na takim szkoleniu, które zapłaciłam no, prawie 4,5 tysiąca złotych. Było to szkolenie 2-dniowe na żywo i w momencie, kiedy ja tam się szkoliłam, słuchałam, miałam też tutaj wsparcie od danej osoby i tutaj no myślałam, że już będzie super, wiecie co, że będzie fajnie, że ja już wszystko wiem i tak dalej. No i jednak się okazało, że nie wiem wszystkiego. Minęły 2 miesiące od tamtego szkolenia i dalej nic nie szło. Dalej było to samo, dalej byłam cały czas w tym samym miejscu. I później właśnie trafiłam na post Kasi, gdzie napisała, że podzieli się tą wiedzą. No i napisałam do niej i tak słuchałam i wiecie co, no byłam w szoku z tego względu, że to jest całkiem co innego, gdzie ja przez ten czas, przez te 6
lat ja się rozwijałam tak naprawdę u innych coachów, bo było ich naprawdę bardzo dużo. Kupowałam przeróżne szkolenia i dopiero tutaj ta wiedza, którą otrzymałam, dopiero otworzyła mi oczy, bo tak naprawdę od nikogo z tych coachów nie dowiedziałam się żadnej informacji, jeżeli chodzi o tutaj to, co Kevin mówi, tak, na płytach, czyli kogo słuchasz. To jest pierwsze. No i nikt mi nie powiedział też, że ja mam się codziennie czuć dobrze, że ja mam zwracać uwagę też na swoje myśli i tak dalej, że ja też mam jakieś blokady, tak? Chociażby nawet miałam blokadę, żeby się wypowiadać, a dzisiaj tutaj jestem i mówię do was, więc to, co się dzieje tutaj u mnie w życiu, to jest naprawdę magia. Poza tym, no, mój mąż tutaj zarabia coraz więcej, moje dzieci też są zdrowe, więc słuchajcie, no działa, tylko trzeba się przyłożyć i trzeba zastosować to w praktyce, tak? Bo inaczej nie pójdziemy. No i też uważam, że tutaj kluczową taką rzeczą w rozwoju osobistym jest przebywanie właśnie z tymi ludźmi, którzy myślą tak samo jak my, tak? Czyli też tutaj osobami, które nas wspierają, nie tylko osobami, które ciągle narzekają, ciągle wiecznie im się coś nie podoba, cały czas szukają dziury w całym. Właśnie to jest ten klucz, żeby spotykać się z tymi ludźmi cały czas i to uważam takie moje największe tutaj taki klucz tego wszystkiego, tej całej mojej drogi, którą ja przeszłam i no i też polecam wam. Dziękuję. Dziękuję również. Dzięki, Sara. Dzięki. Super. Czy ktoś jeszcze by się chciał pochwalić? Basiu? Trojan? Witam was wszystkich, właśnie w odpowiedzi. Więc ja jestem w Instytucie Rozwoju od września, trochę dłużej jak Sara. Ale jestem przeszczęśliwa, że, bo też jak Ewa do mnie wyszła z tą informacją, ja mówię, Ewa, mam tyle zajęć, ja mam to robić, nie interesuje mi nic nowego, ale Ewa miała tyle entuzjazmu w sobie, że to u niej tak zadziałało, że ja nie mogłam po prostu się temu bliżej nie przyjrzeć. Dzisiaj tutaj na tym forum, Ewunia, chcę ci bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Jestem ci ogromnie wdzięczna, że tak jak Sara, ja teraz mogę być z ludźmi, którzy myślą inaczej, działają inaczej, dbają o swój indeks uczalności, rozwijają się, mają pasję, zmieniają swoje życie na wszystkich płaszczyznach, także i na finansowej. Bo niestety z tymi projektami, co ja byłam, to byłam taka przybita do muru i to nie szło. Ja po prostu robiłam to, bo jestem osobą bardzo ambitną, bardzo uparta. Mój mąż zawsze mówi, ty jesteś taka uparta. Ja wiem, czy bardzo dobrze. Wiesz, być upartym i w dobrym kierunku, no to jest dar od Boga, tak? Tylko, że mimo tego mojego uporu, tej konsekwencji w tym, to nic nie szło do przodu. A tutaj dzięki temu, że właśnie jestem w tym gronie, no można powiedzieć za tym gronie i mam dostęp do tej wiedzy, mam dostęp każdego dnia do 13 nagrań. Ja tych nagrań słucham na okrągło. To jest mój taki katechizm, można powiedzieć. No katechizm, to jest trudno, żeby to przyrównywać, ale po prostu to mi daje, bo nie wiem jak państwo, jak wy, ale ja mam coś takiego, zapominam, bo to mnie usypia, wycisza. Natomiast to, że mamy dostęp do tych nagrań i ja usłyszałam podczas pierwszego słuchania, żeby tych nagrań słuchać na okrągło, to ja te nagrania słucham już powiedzmy 12 raz i no, czerpię to dobro dla siebie każdego dnia, na ile mogę. No, uwielbiam to, co robię i tyle mogę wam powiedzieć. Jeżeli jeszcze się zastanawiacie, ktoś jest tutaj przed podjęciem decyzji, a chciałby coś tak naprawdę zrobić na poważnie, no to nie zastanawiajcie się, bo rzeczywiście tutaj macie wiele możliwości. Instytut Rozwoju to naprawdę coś niesamowitego. Szkoła piękna, zapraszam. Prawda? Słucham? Szkoła piękna, która zmienia. Dokładnie, też tak można powiedzieć. Także zapraszam, dziękuję. Dziękuję również. Ja wam tylko chcę powiedzieć, bardzo dużo dostajemy zwrotnych informacji i była pewna dziewczyna, która, wiecie,
jak człowiek dostanie wiadomość, że bardzo dziękuję, że już 16 godzin nie śpi, słuchajcie, ponieważ miała depresję, małżeństwo jej się psuło, miała kiepską pracę, że jej się po prostu żyć nie chciało. I ona pisze, że już teraz nie śpi 16 godzin, że ona ma chęci do życia, słuchajcie. I to było no, 4 miesiące temu, jak ona dostała i niedawno z nią rozmawiałam, słuchajcie. No z małżeństwem jest och i ach, aż powiem wam, że byłam sama zdziwiona. Ułożyło się z mężem, bo już wyglądało tak, że oni się naprawdę rozstaną, ale też zmieniła pracę i jest zadowolona z tej nowej pracy i wiedzie szczęśliwe życie. I zobaczcie, tylko przeszła trening. Ale wiem, że Aleksandra ma też również fajne świadectwo, z którym na pewno się podzieli z nami tutaj, ponieważ też dostała od osoby właśnie podziękowanie. Aleksandra? Nie wiem, czy teraz znajdę, ale w każdym razie powiem wam, co to była za historia. To była osoba, która również odezwała się do mnie, bo gdzieś zobaczyła jakiś post, który gdzieś udostępniłam na Facebooku i wysłałam tej osobie nagrania. Ta osoba przesłuchała tą całą wiedzę i wprost mi po prostu dziękowała, że odezwałam się do niego po prostu w odpowiednim momencie, ponieważ był w takim czarnym momencie, że tak powiem, bo chciał skończyć ze swoim życiem i wprost mi po prostu napisał, że mi dziękuję z całego serca, że nie chce mi przeszkadzać, ale bardzo mi dziękuję i cieszę się, że po prostu miał możliwość przejść tą wiedzę, ten trening. Ale też dostaję informacje od innych osób. Dostałam na przykład kilka jeszcze takich fantastycznych informacji od osoby, która jest fizjoterapeutą. I on nie tylko wykorzystuje tą wiedzę na sobie, żeby sobie przyciągać różne rzeczy, ale również w pracy ze swoimi pacjentami. I napisał mi fantastyczną historię o kobiecie, która po prostu była tak zablokowana, że nie mogła chodzić od dłuższego czasu, a on dzięki po przejściu tego treningu po prostu zastosował pewne techniki, pewne ćwiczenia i ta kobieta po prostu zaczęła chodzić. I tego typu historii dostaję dosyć często. Są to często historie wzruszające, są na przykład też takie bardzo motywujące. Jest na przykład historia kobiety, która, słuchajcie, teraz jest pandemia, większość nas jest w zamknięciu, a ona tak naprawdę teraz zaczyna rozwijać swój biznes, szuka obecnie lokalu do wynajęcia, cały czas się rozwija. Także warto tutaj być. Ja jeszcze też nawiążę do tych warsztatów, które my tutaj mamy, bo u nas codziennie, kochani, coś się dzieje. Tutaj już Mikołaj wspominał właśnie o zajęciach EFT. Powiem wam, że ja sama w domu zrobiłam te zajęcia, tą rutynę, którą trzeba wykonywać, aby się po prostu odblokować. Można te ćwiczenia stosować zależy, jakie wyzwanie macie, o może tak nazwę. I powiem wam, że jak robiłam to sama w domu, to nic takiego nie poczułam, ale dopiero jak zrobiliśmy te ćwiczenie, jak Kasia nas tutaj prowadziła, bo Kasia dla nas prowadzi w drugi piątek każdego miesiąca takie zajęcia właśnie, to przeszliśmy jedną rutynę, ona trwała około tak 15-20 minut. I nagle zaczęłam właśnie tak ziewać, że nie mogłam w ogóle jakby się opanować. I Kasia właśnie powiedziała, że to jest oznaką, że po prostu zmienia się energia, że pozbywamy się po prostu pewnych blokad. I to takie przeżycie było dla mnie takie dosyć duże, bo tak jak mówię, wcześniej zrobiłam to ćwiczenie sama w domu dla siebie, ale jakby nie miała żadnej reakcji, a to jest jednak taki znak dla mnie, że jak robimy tutaj rzeczy w grupie, mamy ten mastermind, to jest to bardzo ważne, jest w ogóle zupełnie inna energia. Robienie tego w grupie to jest tak jak uczestniczenie w medytacji. Medytacja, jak się medytuje w grupie, ma zupełnie inny oddźwięk, zupełnie jest inna energia, niż jak się medytuje samemu w domu. I ja właśnie coś takiego przeżyłam tutaj u nas na warsztatach, ale też warsztaty dotyczące innych tematów, które mam tutaj w Instytucie Rozwoju. Ja z tego korzystam, daje mi to bardzo dużo. Też poznaję tutaj fantastycznych ludzi. Korzystałam na przykład u Kornelii
Kornelia po prostu u nas zajmuje się energią. Też jakby korzystałam z jej usług. Fantastyczne przeżycie. Też na przykład nasze koherencje serca, które odbywają się u nas w niedzielę. Słuchajcie, nawet w niedzielę u nas się dzieją rzeczy. No też polecam. Sama niedawno dostałam śliczną wiadomość od osoby, która jest właśnie tutaj w Instytucie Rozwoju i też no fantastyczne rzeczy właśnie przeżyła po tym spotkaniu. Także no warto tutaj być. Ja bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Jestem już tutaj kilka miesięcy i no czekam z niecierpliwością na to, co jeszcze się tutaj wydarzy. Tyle ode mnie. Dziękuję. Dziękuję. Ja tak jak tutaj już jesteście, to w walentynki będzie kawa z wspaniałym gościem, słuchajcie, który tutaj dla nas właśnie daje bardzo dużo wartości. Poznacie tą osobę o 15. O 15 w niedzielę kawa z Instytutem Rozwoju. Śledźcie naszą grupę Prawo Przyciągania Instytut Rozwoju. Tam przedstawi się w całej gamie. Troszkę na pewno nam zdradzi, żebyście też wiedzieli, co tutaj jest, ponieważ tak naprawdę Instytut Rozwoju to jest szkoła, która no wypełnia to, co powinna normalna szkoła, ale niestety tego nie robi. I kiedy wychodzimy po tej naszej tradycyjnej szkole, to niestety nie jesteśmy w pełni przygotowani. A powiem Wam, że 85%, tak, Harvard zrobił takie badania, gdzie za cały sukces, słuchajcie, cokolwiek byśmy nie zaczęli robić, to jest właśnie postawa nasza, nasz sposób myślenia. Czyli mentalność, nasza głowa. A wyobraźcie sobie, że 10-15% tylko odpowiada te wszystkie regułki, co się dzieci uczą, to jak technicznie zrobić. Zobaczcie, i teraz, kiedy my patrzymy, to polskie szkoły, i nie tylko polskie, ale na całym świecie, 90% uczą się tego jak, a to tylko potrzebne 15%. Natomiast tego, co 80% odpowiada za sukces, to szkolnictwo uczy 10%. Więc zobaczcie, Instytut Rozwoju jest po prostu tylko taką odpowiedzią na tą niszę, czego brakuje nam, bo mamy wspaniałe czasy, to są złote czasy i to, co tutaj przeżywamy, to nie jest nic nadzwyczajnego, po prostu odkrywamy to, co mamy w sobie najpiękniejsze, to, co doświadczenia poprzykrywały tak naprawdę przez te miesiące, lata, my tutaj warstwa po warstwie, no jakby odkrywamy na nowo w sobie. Nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę, uwierzcie, wszyscy, każdy z nas, jak tutaj jest, mamy wszystko, co jest potrzebne, byśmy byli mega szczęśliwi, żebyśmy mogli realizować swoje pasje, żebyśmy mogli realizować swoje marzenia. Ale no niestety tak zostaliśmy zaprogramowani i jesteśmy programowani niestety calutki czas, gdzie nie możemy wyjść z tej skorupy. I Instytut poprzez tą właśnie wiedzę, słuchajcie, którą słuchacie i słuchajcie wielokrotnie, ponieważ jeden raz, dwa, pięć, dziesięć razy to jest za mało zdecydowanie. Ja już teraz 15 raz słucham i też jest za mało. Ja na nowo odkrywam, słuchajcie, te słowa, które słyszałam pół roku temu, zupełnie inaczej odbieram dzisiaj, głębiej. Mało tego, jak ja słucham, to ja słyszę rzeczy, które ja mówię, no jak to się mogło stać, żebym ja tutaj słyszała po raz pierwszy niektóre zdania, a one po prostu dopiero teraz do mnie docierają. Dlatego, że ja już dzisiaj, jak każdy z nas, kiedy słucha, kiedy trenujemy, kiedy tutaj przerabiamy, każdą płytę analizujemy, słuchajcie, to jest zupełnie inne doświadczenie. To jest to, co my robimy tu procesem i stajemy się właśnie tym, kim powinniśmy się stać, kim powinniśmy być, jako dzieci byliśmy. Zobaczcie, jak dzieci biegają, one są takie beztroskie, one nie mają strachu, one są takie bezpośrednie, one są takie optymistyczne i właśnie do tego dążymy, żeby być i stać się jak dziecko, takie wolne od tego wszystkiego, co nas teraz otacza. I powiem Wam, że to jest łatwiejsze niż myślimy, jeżeli mamy do tego warunki sprzyjające temu. Dlatego też odpowiednia wiedza, odpowiedni ludzie i to, wiecie, co jest tu jeszcze fajne? To jest to, że każdy z nas ma mentora i to jest cudowne. Chcę Wam powiedzieć jedno doświadczenie, właściwie wiele. Powiem Wam, jestem tu pół roku. To jest kawałek czasu, a wcześniej
też miałam rozwój osobisty. I wiecie, wstyd się przyznać. I ja to mówię nie dlatego, żeby pokazać, i właściwie powinnam o tym nie mówić, bo mi jest naprawdę wstyd, ale chcę zawsze pokazać, jak silna jest podświadomość, słuchajcie, z której my sobie notabene no absolutnie nie zdajemy sprawy. Ja do tej pory nawet nie przypuszczałam w małych procentach, że to może być takie silne. Słuchajcie, ja tu jestem pół roku i cały czas mówię o tym, czego nie chcę, czyli jestem nastawiona, mimo że pracuję z dziećmi, dzisiaj już też uczę je, już te dzieciaczki, słuchajcie, już załapują, już mówią negatywnie, a za chwilę się poprawiają. One są małe i one mają mniej tej naleciałości, czyli się uczą szybciej, natomiast jeżeli gdzieś jesteśmy już no dłużej, to mamy to w tak nieświadomej, słuchajcie, kompetencji, to tak jakbyście sznurowadła sobie wiązali, też nie myślicie, jak ktoś jeździ samochodem ileś lat, to pomyślcie, czy myślicie, który bieg włączacie? Nie, po prostu idziemy z automatu i może być ruch taki nie wiadomo jaki, my to robimy nieświadomie i tak samo te nasze myśli, słuchajcie, to, że my się, gdzieś ktoś coś powie, my się zaraz obrażamy, prawda? Natomiast ludzie, właśnie ci do góry, elita ma zupełnie inne myślenie. Oni nie mają, słuchajcie, porażek. Oni nie mają negatywnych rzeczy. Ja nie mogłam w to uwierzyć, że rzeczywiście tak jest. Ale dzisiaj tu, trenując tą wiedzę, słuchajcie, po wielokroć, spotykając się właśnie w takich grupach, tak jak dzisiaj wy jesteście tutaj, tak, takie mamy właśnie szkolenia. I te wszystkie, słuchajcie, blokady, te wszystkie myśli, one puszczają. Już jest coraz mniej, ale jeszcze mnie przyłapują i to jest naprawdę porażające. Ja już się zaczęłam frustrować po troszkę, no bo ile można, ale zdałam sobie dopiero sprawę, jak silne są te przekonania i jak silne jest to w nas wryte, rozumiecie? Dlatego też ten trening jest po prostu genialny. On jest tak specyficznie, słuchajcie, nagrane, że niektóre osoby myślą sobie, że no można by to było powiedzieć w godzinę albo w trzy. Oczywiście, że wszystko byłoby można, tylko jest tak skonstruowany, żeby przerobić nasz umysł, ponieważ on jest taki, a nie inny i potrzebuje takiej, a nie innej wiedzy i w taki, a nie inny sposób właśnie zrobiony. Dlatego tutaj bardzo rekomendujemy, żeby jednak słuchać. Najlepiej 20 minut iść na picie wody, przejść i kolejne 20 minut. Najlepiej się przyswaj, ale jeżeli ktoś 3 godziny pod rząd, bo lubi, to też może. Okej, okay, Izabela, wiem, że się szykuje. Podziel się, proszę. Dobra. Cześć, kochani. Ja wam powiem, co zrobił ze mną Instytut. Zobaczcie. To jest spotkanie. A to są non-stop, słuchajcie, płyty, więc ja wiecznie po prostu na słuchawkach. Zresztą każdemu ze swoich ludzi rekomenduję słuchawki. I ja wam powiem, jak ja trafiłam do Instytutu. Jest ktoś, z kim byliśmy wcześniej gdzieś tam w marketingu networkowym. I słuchajcie, spotkania zero z Ewą są o godzinie 18. Ja przed samą 18, 2-3 minuty dostałam SMS-a od Bartka. Iza, jest fajne spotkanie na temat prawa przyciągania. Wchodzisz, słuchajcie, to było zero-jedynkowe. Weszłam i zostałam. To było, nie wiem, wrzesień, październik. Powiem wam, że Instytut to jest bajka. Bajką są ludzie, bajką, to jest wszystko po prostu bajką. Ja się zakochałam we wszystkim. Przede wszystkim, wiecie co, słuchając tak jak Ewa, czy każdy z nas rekomendując słuchanie, sami w pewnym momencie zauważycie zmiany, które w was, zachodzą. Ja ostatnio opowiadałam o sytuacji, słuchajcie, że robiłam sobie rano kawę, nie wiem jak, to nie jest ważne w tym momencie, zamiast wodę do kubka nalałam obok. I wiecie, kiedyś bym się wkurzyła, a teraz halo Iza, dostajesz informację, że gdzieś coś było nie tak, że gdzieś wibracje spadły, że gdzieś się skupiłam na czymś innym. I wiecie co? To jest fajne. Fajne jest to, że łapiemy się za słowa. Tak jak ktoś mówi problem, to od razu nie ma problemu, są wyzwania. Ja na przykład pracuję w klinice stomatologicznej i uwielbiam. Przychodzą pacjenci, oni mi mówią, że są jakieś problemy. Ja mówię, jakie problemy, pani Batko? Są wyzwania.
wyzwania i wyzwania. Wiecie co? W Instytucie cudowne są warsztaty. Wy jeszcze o tym nie wiecie, bo nie jesteście partnerami. Ale warsztaty, na których, słuchajcie, jest nas 100 osób, tak? Albo i więcej czasami, w zależności od tego, jakie to są warsztaty. I 100 osób analizuje na przykład płytę Kevina. Wiecie, co to się dzieje? Ile osób, tyle spojrzeń na dany fragment. To jest, słuchajcie, to jest po prostu taka magia, bo my widzimy inny punkt widzenia. To samo analizujemy jedną z książek rekomendowanych przez Kevina. Książka jest po prostu sama w sobie z petardą. Jest tylu mądrych ludzi. Słuchajcie, to jest bajka, że to nie jest tak, że my jesteśmy w jednym pokoju, są ludzie z jednego miasta. Cudowne jest to, że tu jest cały globus. Słuchajcie, jest cały globus i my w jednym miejscu się spotykamy, na przykład w niedzielę o 15 na kawie albo na mentoringu, słuchajcie. Fajne jest to, że jest krok po kroku. Słuchajcie, to jest, wiecie, nowy człowiek, który dopiero staje się partnerem, jest jak takie maleńkie dziecko, tak? A my, Instytut, to nie jest ważne, czy to jest Ola, Ewa, ja, nie ma znaczenia. Ktoś z Instytutu bierze cię za rękę, siadacie i on ci pokazuje, kochanie, tu jest to. Wiecie, tu nie ma czegoś takiego, że jeżeli ktoś się odezwie do mnie i to nie jest moja osoba z mojego zespołu, to ja go pogonię. Nie, to jest właśnie fajne, tak? Że jesteśmy po prostu rodziną. To jest dla mnie bajka. Słuchajcie, to jest bajka. Ja się zachłystuję. Ja pracuję teraz na etacie i ja ubolewam z tego powodu. Ostatnio się złapałam na tym, że nie wiem, czy dobrze wibruję, wysyłając sygnały we wszechświat, że ja nie chcę już swojej pracy, bo chcę swoją pracę do momentu, kiedy będę już gotowa ją zostawić. O, powiem wam, w moim życiu się zadziały niesamowite rzeczy. Jestem na takim rozdrożu. Kornelia, o której mówiła Ola, mentalnie bardzo mi pomogła, bo wiecie, ja chyba od jakiegoś czasu wołałam do wszechświata o zmiany w swoim życiu. Ja chyba dostałam swoje danie główne, co niektórzy wiedzą o tym. I kiedyś opowiem o tym. Mam wrażenie, że słuchajcie, znalazłam swoją połówkę, 85% zgodności. Mam wrażenie, że kiedyś byliśmy ze sobą w innym życiu. I teraz na nowo się spotkaliśmy, dzieje się po prostu magia i słuchajcie, powiem wam, że w ogóle dzieje się w Instytucie magia, bo nie tylko mi się gdzieś tam zadziało, gdzieś to w ogóle jest taki magiczny rok i słuchajcie, to nam się będzie działo, no co ja wam powiem, to się po prostu dzieje, tak? Wiecie, fajne są, nie, ja wam powiem tak, dla mnie wszystko jest fajne w Instytucie, po prostu wszystko jest fajne, fajne jest to, że się dzielimy wiedzą, jest Kasia od EFT, jest koherencja serca, tak? Ja się wzięłam i ludzi gnębię, jeżeli chodzi o posty na Facebook, o profile na Facebooku i gnębię ludzi i przerabiamy i się uczymy i pokazuję krok po kroku i mi to, wiecie co, sprawia taką frajdę, że jak później widzę, jak ktoś sam zrobi i później napisze mi, Iza, jest okej. Wiecie co, jesteście w fajnym miejscu, powiem wam tyle. Ja wam w ogóle gratuluję wszystkim. Wszystkim wam gratuluję, którzy przyjęli tę szansę, że jesteście w dobrym miejscu, o dobrym czasie. Dla mnie Instytut Rozwoju jest taką magiczną, znaczy jest taką krainą, taką szkołą, krainą za drzwiami. I wiecie, wiedza jest dla wszystkich, ale nie każdy jest gotowy, żeby przekroczyć przez ten próg i zobaczyć,
ile można wyciągnąć od wszechświata. Słuchajcie, bo wszechświat po prostu jest tak obfitujący w całe dobro, że wystarczy tylko wziąć i sięgnąć, a płyty Kevina pokazują nam jak. Bo tak jak Sara powiedziała, była w kilku tam networkach marketingowych, ja też byłam razem z tym moim Bartkiem cudownym. I wiecie, Instytut ma coś, co jest taką wartością, że my się nie musimy prosić. Nie ma opcji. To jest taka wartość, ta wiedza i całe zaplecze, warsztaty, tak, spotkania, burze mózgów, to są takie rzeczy, których nigdzie nie ma, ponieważ ludzie szukają. Ludzie mają tak przeróżne wyzwania, że jak dostają te płyty, to nagle widzą, że pewne rzeczy zaprosili do swojego życia, że to jest, że wszystko jest, że to my kreujemy to, co się dzieje. Nigdzie nie dostaniecie takiej wiedzy. I wiecie, fajnie jest to, że daliście sobie szansę na to, żeby dać sobie szansę. Ładnie to jest powiedziane. Szansa na to, żeby dać sobie szansę. Bo wy macie część wiedzy, ale kochani, kochani, to jest kawałek torciku. A Instytut to jest po prostu dla mnie 50-piętrowy tort, z którego my uszczykujemy i dzień za dniem, kawałek za kawałkiem i tego tortu jest tyle i tyle i tyle. Od was zależy. To jest wasze życie, kochani. Nikt za was go nie przeżyje. No, a z Instytutem możecie sięgnąć do gwiazd. No i na Bali, nie, Ewa? Na Bali. Naprawdę, słuchajcie, dajcie sobie szansę, bo powiem wam tak, pewne drzwi otwierają się tylko raz w życiu. Dziękuję, do widzenia. Tylko raz w życiu. A od was zależy, czy przejdziecie i zobaczycie, co jest za tymi drzwiami. I to nie na tydzień czy dwa. Dajcie sobie czas. Dajcie sobie czas. Indeks wyuczalności, jak to Kevin mówi. Jeszcze raz wam wszystkim dziękuję i gratuluję. Naprawdę jesteście cudowni w najlepszym miejscu. Petarda. Powiem wam, że Instytut to jest normalnie. Ja się śmieję czasami i powiem wam krótko, bo czekam na bardzo ważny telefon. Powiem wam, że dla mnie czasami Instytut jest jak kochanek, wiecie? I te spotkania to takie, wiecie, przygotowania jak na randkę z kochankiem. Takie, wiecie, takie podniecenie, takie naprawdę, co ja wam będę mówiła, sami sobie sprawdźcie. To jest moje zdanie, dla was to jest opinia, a fajnie jest wyrobić sobie swoje zdanie, tak? I tego każdemu życzę, a wiem, że jak ktoś da sobie szansę, to przepadnie tak jak my. Przepadnie tak jak my. Naprawdę. Uciekam, bo tu jest jeszcze pełno innych osób, a ja tutaj prawie że bardzo dziękuję. Kocham was wszystkich. Cudownie jesteście. Pryskasz optymizmem. Taka radość. No. Tak, ktoś tutaj napisał, gdzie też można znaleźć tych 13 płyt. Ta stara strona nie działa. Nie działa, kochani, ponieważ te pozostałe są dla partnerów Instytutu Rozwoju. Tak naprawdę Instytut Rozwoju, jesteśmy na samiutkim początku, kochani. Patrzymy, co działa, co nie działa. Dla nas wartością są ludzie i misja. I dlatego też daliśmy mega wartość, 13 godzin, gdzie osobiście ja i wielu tu z nas, co prowadzą Zoom Zero, na którym byliście niewielu, tutaj niektórych poznaję, byli u mnie na 20, zawsze na końcu mówimy, jeśli poczujesz wartość, to dziel się tymi płytami, tym treningiem, ponieważ misją tak naprawdę Instytutu jest to, żeby w jak najkrótszym czasie po prostu tą wiedzę dostało jak najwięcej osób. Ona naprawdę działa lepiej niż cokolwiek innego. W pierwszej płycie mamy podane,
oni nie chcą, byśmy znali tą wiedzę, oni nie chcą, byśmy osiągali sukces, bo oni nie chcą konkurencji. Dlatego ta wiedza jest tak wartościowa i dlatego tą wiedzę tak bardzo chcemy rozprzestrzenić na całą Polskę i nie tylko, ale jesteśmy na początku. Niestety, ludzie nie dzielili się tą wiedzą, zatrzymywali sobie. Ja to rozumiem, ja to rozumiem. Ale teraz postanowiliśmy, ponieważ cały czas sprawdzamy, udoskonalamy i wszystko, ale to absolutnie wszystko robimy z myślą o osobach, które są poza Instytutem Rozwoju, ale też myślimy o osobach, które już są z nami jako partnerzy, się rozwijają. Więc jeżeli przesłuchaliście te 6 płyt, dajcie sobie szansę, tak jak Izabela powiedziała, zgłoście się do osób. Niech wam pokażą, co my tu mamy. Być może to będzie dla was i będziecie tak szczęśliwi jak my. Być może nie. Więc będzie też okej, ale sprawdźcie po prostu. I to, co macie, to jest 2,5% tego, co ma Instytut Rozwoju. Jesteśmy po prostu szkołą, gdzie pracujemy w całości, tak jak na Zoom Zero mówię, 5 jest działów, a więc rozwój osobisty, mentalny, właśnie z prawem przyciągania. Wyobraźcie sobie, jak nauczycie się tylko tej jednej umiejętności, tylko tej jednej, nie ma rzeczy niemożliwych, by być, robić i mieć dużo, dużo więcej niż dotychczas. Ale też jest rozwój finansowy. Jak zrobić, by pandemia nas druga, trzecia, dziesiąta nie dopadła, że będziemy z ręką w nocniku jak niektóre firmy, słuchajcie. Bo niestety wywodzimy się z takiego kraju, gdzie nas przedsiębiorczości nie nauczono. A więc też podnosimy świadomość w tej kwestii. Ale też jest duchowość. I tutaj właśnie mamy cudowną kobietę Ewę z Bali, która też będzie w kawie, kawa z Instytutem Rozwoju. Będziecie mogli poznać, bo będzie z nią też wywiad. Także te osoby kluczowe, które tutaj dają niesamowitą wartość, oprócz tej wiedzy wprost ze stowarzyszeń, to też mamy, kochani, odżywianie, bo to jest naprawdę mega ważne, żeby wibrować i żeby cokolwiek przyciągnąć, to my powinniśmy czuć się dobrze. Każdego dnia jeszcze lepiej. Bo jeżeli nie będziemy się czuć dobrze, możemy zapomnieć, nawet jak będziemy mieli nie wiadomo jaką wiedzę. Po prostu to jest koniecznością. Ale też, żeby czuć się dobrze, to trzeba zdrowo się odżywać, wiedzieć, co jeść, a co nie. Ale też aktywność fizyczna. Widzicie, to jest cały kształt. Tak naprawdę sama wiedza jest cudowna, ale z dopełnieniem. I to, co jest najważniejsze, to mentoring. Żeby mieć tego mentora, co ja powiedziałam, że moja podświadomość trzyma mnie w kleszczach i gdyby nie osoby z Instytutu Rozwoju, które widzą, słyszą więcej niż moje otoczenie i dom, który mówi dokładnie tak jak ja, ponieważ wywodzimy się z tego samego środowiska. Nie byłoby przerwania. To dzięki właśnie tym osobom, gdzie nawzajem słyszymy siebie i sobie właśnie zwracamy uwagę, gdzie zauważamy i przez to właśnie się odzwyczajamy. A wiecie, że łatwiej się jest nauczyć czegoś nowego, niż odzwyczaić się czegoś starego. To tak jak z remontem domu, prawda? Jak się kupi stary dom, lepiej postawić od podstaw. I właśnie tego tutaj uczymy się. Uczymy się we wszystkich i na wszystkich płaszczyznach. Po prostu jest tu pełna edukacja. Patrzę jeszcze, co piszecie w komentarzach. Ja miałbym pytanie. Proszę. Jeśli można. Można. Zainteresowany jestem, o której godzinie w niedzielę jest koherencja serca i w jaki sposób się do niej dostajemy. Jest link. Zawsze mamy taki messenger dla partnerów i tam tak. Właśnie Jerzy, zawsze są to poranne. Tutaj Kasia jest bardzo... Jesteś Kasiu? Kasia jest tutaj... 10 rano czasu polskiego. No ostatnio w niedzielę było troszeczkę przesunięcie, ale też były komunikaty. Dobrze, tak. Bardzo chętnie, ponieważ ja uczestniczę w koherencji serca w sobotę o 13 z moim kręgiem, więc z przyjemnością będę uczestniczył w koherencji serca z wami.
A króciusieńka taka, jakby odpowiadając na pytanie, co dla mnie, ja jestem bardzo świeżutko tutaj, co dla mnie jest jakimś takim no, kluczowym doznaniem, takim kluczowym odkryciem, które właśnie wziąłem z tych pierwszych 6 płyt, no teraz jakby jestem po 9, to jest właśnie, kogo słuchasz? I to jest, bo z bardzo wieloma elementami tych informacji zetknąłem się już wiele lat temu. Wszedłem na drogę Huny w połowie lat 80. No, zostawmy. Ale rzeczywiście coś nowego, co bardzo, bardzo skutecznego, poza wieloma innymi rzeczami, których się uczę, to jest właśnie coś, co brzmi właśnie kogo słuchasz. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, że dzisiaj przerwałem spotkanie z jednym z moich kolegów, ponieważ pytany o radę mówił, nie uda ci się, po prostu wyprosiłem go z pokoju i powiedziałem, że jeżeli nie przestanie zaprzeczać moim wyobrażeniom tego, co ja kreuję w przyszłości, to po prostu przestaniemy być kolegami. Ale to jest właśnie głos wewnętrzny, bo to nie dotyczy tylko tych osób, które do nas mówią z zewnątrz, jeśli wyrażamy przed nimi nasze wyobrażenia o tym, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała nasza przyszłość. Ale też właśnie ten głos wewnętrzny, który bardzo często bywa tym, czego nie powinniśmy słuchać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak, i tutaj Jerzy zwrócił no naprawdę na coś bardzo, bardzo ważnego. Powiem wam, że przed rozwojem mój głos wewnętrzny mówił mi zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego. I dzisiaj mówi mi też zupełnie coś innego. Ale dlaczego? Dlatego, że już tu człowiek jest silniejszy wewnętrznie. I powiem tak, na zakończenie, że to wszystko, co dzisiaj każdy z nas ma, zawdzięcza sobie. I jak to jedno naprawdę zrozumiemy, wszystko, co jest niedobre, to ty jesteś sobie winien, winna. Ale to jest też dobra wiadomość. Wiecie dlaczego? Bo skoro sami żeśmy sobie to przyciągnęliśmy, a przyciągamy wszystko, absolutnie wszystko, to znaczy, że to wszystko można zmienić o tak. I to jest piękna wiadomość. Ale widzę Marka. Marek ma też fajną historię. Marku, podzielisz się? Włącz mikrofon, proszę. Witam serdecznie wszystkich. Witamy. No ja myślę, że też jest ciekawa historia na pewno, tak jak wielu z was tu słyszałem tę historię. Także u mnie to było tak, że też jestem tutaj w zasadzie od grudnia w instytucie i tak naprawdę też się wiele zadziało w moim życiu. Przede wszystkim spotkałem na swojej drodze Martynkę, którą jesteśmy obecnie w parą praktycznie już od grudnia tak naprawdę. Mieszkamy razem tak naprawdę i wszystko się fajnie układa. No i tak to wygląda ogólnie z tej strony, ogólnie, że to prawo działa po prostu. No, tylko trzeba po prostu sobie pozwolić na to i po prostu jakoś to systematycznie po prostu jakoś wchodzić w ten temat i po prostu no, systematykę trzymać po prostu, nie? I wtedy po prostu są jakieś efekty, nie? No. Coś mogę powiedzieć więcej jeszcze. Oprócz tego zmieniłem pracę między innymi też na tamtą chwilę, chociaż zdawałem sobie sprawę z tego po prostu, że po prostu no, jest to jakaś diametralna zmiana w moim życiu ogólnie, ale zdawałem sobie sprawę, że jestem otwarty na zmiany ogólnie i zdawałem sobie sprawę z tego, że po prostu pewne rzeczy się wydarzają w moim życiu po prostu też na podstawie właśnie tego prawa, bo też sobie wizualizuję jakieś pozytywną przyszłość i też zdaję sobie z tego sprawę, że po prostu jest możliwość, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć w życiu, żeby po prostu przyszło coś nowego i lepszego, tak?
I praktycznie z dnia na dzień po prostu pewne tam kwestie pracy mi się pozmieniały, ale tego samego dnia tak naprawdę opukiwałem się w EFT, żeby jakoś sobie samopoczucie poprawić i w ogóle, żeby lepiej jakoś w tym dniu funkcjonować i tak naprawdę z chwili na chwilę po prostu przyszła oferta pracy i znacznie lepsza, praktycznie 100% lepsza, lepiej płatna. Teraz tylko praktycznie czekam na sfinalizowanie tej oferty i po prostu dopięcie wszystko na ostatni guzik, wszystkie jakieś uprawnienia uzyskać po prostu, które tak naprawdę to już jest tak naprawdę formalność i tak naprawdę no tak widzę z tamtej perspektywy po prostu, że to było coś na tamtą chwilę niekoniecznie dla mnie okej, ale z dzisiejszej perspektywy patrzę na to po prostu, że są super zmiany, wszystko się dzieje, ja się nie boję tych zmian na pewno i jestem otwarty i zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy się muszą wydarzyć w życiu, żeby po prostu, żeby było lepiej, nie? No. Super, dziękuję. Dziękuję Mary, również. Mówimy tutaj, jak zadziałała na nas wiedza. Czy już słuchałeś tego treningu? I napisz nam, jak u ciebie działa ta wiedza? Najlepiej, jakbyś powiedział. Byłoby po prostu szybciej. Czy ja do mnie to jest skierowane pytanie, przepraszam? Nie, Marku, tutaj Mariusz pisze w komentarzu i jestem ciekawa, jak na niego zadziałała ta wiedza. No, Mariusz nie pisze. Okej. Żadnych odkryć. To znaczy, że trzeba powielokroć trzeba słuchać, a zadziała. Naprawdę. Kochani, ja bardzo dziękuję za to, że tu jesteście. Słuchajcie, naprawdę, pierwsze 5 to jest ten indeks wyuczalności na naukę. To jest bardzo ważne, żeby słuchać wielokrotnie, 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 ale też indeks wyuczalności na zmiany. To, co Marek tutaj powiedział, że no, stowarzyszenie, ponieważ ta wiedza jest od nich, jak oni też tam się uczą, jak oni działają, a zobaczcie, cały świat w ryzach mają. Od kogo się uczysz, to jest punkt pierwszy. Kogo słuchasz? I to jest bardzo ważne. Dlaczego wszyscy na dole są bardzo nieszczęśliwi i sfrustrowani, że wszystko nas tak wyprowadza z równowagi, tak? Wszystko. Ja powiem wam, że to, co tutaj Mariusz, to chce powiedzieć jeszcze na koniec, słuchajcie, wczoraj troszkę się spieszyłam, no i policja mnie goniła, ja nie wiedziałam, że to mnie gonią i jechałam dalej. I słuchajcie, ja jeszcze nie tak dawno, uwierzcie mi, ja bym naprawdę przeżywała to i rozdrabniała na drobne. I wiele rzeczy takie, które dzisiaj no, spotykają też, bo coś sobie wibruje, wkurzam się czasem i już wiem, że wszechświat mi odda. Staram się, jak mogę, powiem wam, to są te ścieżki nasze, które no, nie da się, jak przez ileś lat człowiek jakoś żył, nie da się od tak, słuchajcie, odciąć. To jest proces jakiś, ale to, co chcę wam powiedzieć, że dzisiaj nie wiem, dlaczego dostałam mandat. Nie wiem, dlaczego akurat dzisiaj spotkał mnie policjant. I powiem tylko jedno. Odkryłam, że nie mam zapłaconego, słuchajcie, przeglądu, a dałam samochód, żeby był przegląd zrobiony. I byłam święcie przekonana, że go mam. A tu pan policjant mi mówi, że nie mam przeglądu. Nie dał co prawda mi z mandatu za to, ale chodzi o to, że zawsze, ale to zawsze, coś w naszym życiu się zadarza po coś, po coś. I to jest bardzo ważne. No Mariusz, chcę ci powiedzieć, że jest w domku i cieszy się naprawdę już swobodą, więc widzisz, idziemy wszyscy w dobrym kierunku. Ja jeszcze raz bardzo wam dziękuję i podkreślam punkt pierwszy. Kogo słuchasz? Jak będziesz słuchać odpowiednich ludzi, zajdziesz daleko. Mariusz źle odrobił lekcję. Słucha złych ludzi, ale każdy z nas, kochani,
dokonuje własnego wyboru. I każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje czyny, za swoje wybory. Bądźcie mądrzy. Uważajcie, kogo słuchacie. Słuchajcie tych, którzy chcą dla waszego dobra. Elita nie chce dobra. W pierwszej płycie słyszymy, oni nie chcą konkurencji. Po raz pierwszy wyszła ta wiedza tak naprawdę wprost z tych stowarzyszeń, tych dobrych, którzy stwierdzili, że tego tortu starczy dla nas wszystkich. Sami uznajcie, kogo będziecie słuchać. Ja wam bardzo dziękuję. Życzę wam dobrej nocy i mam nadzieję, że gdzieś się spotkamy na wyższym levelu, bo powiem wam, że naprawdę warto. Dobranoc. Dobranoc wszystkim.